Szatan wyprosił sobie, ja zaś prosiłem za tobą. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 31 do 32 wersetu. Poszukiwani są bojownicy modlitwy. Syn Boży wiedział o wszystkim, co miało przyjść na niego. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 18 rozdział, werset 4, Ewangelia Jana, 18:4. Wtedy Jezus, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedłszy, rzekł im, kogo szukacie. Nie tylko to, znał również przyszłość Szymona Piotra. On jest Bogiem wiedzącym wszystko, o czym czytamy m.in. w pierwszej księdze Samuela, 2 rozdział, werset 3. Jest to w pieśni Anny powiedziane, gdyż Jahwe jest Bogiem, który wszystko wie. I przeczytam to, żeby nie zniekształcać z pamięci. Czyli 2 rozdział 1 Samuelowej, werset 3. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust Waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Pomimo tego, Pan Jezus żył jako zależny człowiek i modlił się o swoich uczniów. Z pewnością w nocy, która poprzedzała wybór 12 apostołów, Pan intensywnie modlił się o Piotra oraz innych uczniów. Możemy świadectwo tego znaleźć w Ewangelii Łukasza, Ewangelii według Łukasza, 6 rozdział, werset 12. A stało się w one dni, że odszedł na górę modlić się, i był tam przez noc na modlitwie Bożej. Jakże często też w ciągu 3 lat, gdy dzień w dzień przebywał z nimi, zanosił za nimi błagania. W Ewangelii według Jana 17, krótko przed ukrzyżowaniem, jeszcze raz zanosi ich w modlitwie przed swego Ojca. Nie ustaje, by wstawiać się za nami, pomimo że tak często jesteśmy zawodni, o czym mówi Jakuba, 3 rozdział, werset 2. Jakuba, 3 rozdział, werset 2. Albowiem my wszyscy w wielu rzeczach grzeszymy. Jeśli kto w mowie nie grzeszy, ten jest doskonałym mężem, który może trzymać na wodzy i całe ciało. Aż bezpiecznie osiągniemy cel. I to możemy przecież mieć tego świadectwo w Hebrajczyków, 7 rozdział. Hebrajczyków 7:25. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. I także Mateusza, Ewangelia, 14 rozdział, 22 werset. Ewangelia według Mateusza, 14 rozdział, werset 22. I zaraz przymusił Jezus uczniów swoich wejść do łodzi i uprzedzić go na drugą stronę, aż rozpuści lód. Tak. I 23. A rozpuściwszy lód,
wstąpił na górę na osobność modlić się, a gdy nastał wieczór, sam tam był. Także poucza nas o tym Psalm 107, werset 30. Psalm 107, werset 30. I weselą się, że ucichło, a tak przywodzi ich do portu pożądanego. Modlitwa niszczy zamiary wroga. Możemy to łatwo zauważyć w Słowie Bożym. To dlatego zapowiedziano nam nie tylko konieczność modlitw, ale i bojów modlitewnych. Apostoł Paweł, opisując uzbrojenie wierzącego, pisze: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Tak poucza nas list do Efezjan, 6 rozdział, 18 werset. Dziś poszukiwani są bracia i siostry, którzy walczą i współuczestniczą w boju modlitwy za innymi. To możemy zobaczyć w Kolosan, 4 rozdział, werset 12. Kolosan, 4 rozdział, werset 12. Pozdrawia was Epafras, który jest z was sługa Chrystusa, który zawsze walczy za was w modlitwach, abyście byli doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej. Tak, Kolosan 4, 12. Ale także list do Rzymian, 15 rozdział, werset 30. I tutaj widzimy: a proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga. Dotyczy to jednakowo tych, z którymi regularnie jesteśmy w bliskiej społeczności, ale też szczególnie tych, którzy pogubili się w świecie. I te słowa: szatan wyprosił sobie, ja zaś prosiłem za tobą, znajdujące się w Ewangelii według Łukasza 22, 31, 32, wskazujące te słowa na to, że są poszukiwani wśród nas bojownicy modlitwy, to te słowa pouczają nas, że moc modlitewnego wstawiennictwa szczególnie rozpoznawalna jest na przykładzie apostoła Pawła. Po 4 latach więzienia cały czas żywił przekonanie, że w odpowiedzi na modlitwy Filipian któregoś dnia będzie mu darowana ta łaska, aby w więziennych murach nie popaść w rezygnację, lecz uczcić Boga spełnioną ufnością. I to możemy sobie przeczytać Filipian, pierwszy rozdział. Filipian, rozdział pierwszy, wersety 18 i 19. Ale cóż, w każdym razie, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest opowiadany, i z tego się raduję i radować się będę, gdyż wiem, że mi to wyjdzie na zbawienie przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa. Tak mówi Słowo Boże. Samuel był bojownikiem modlitwy, który zanosił wiele błagań za innymi. Wobec ludu, który raz po raz sprawiał zawód, wyraził się: daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. 1 Samuelowa 12, 23 nam to mówi. Pewnego razu Samuel wołał przez całą noc do Pana, gdy Saul popełnił grzech. I to mamy przecież wyraźnie opisane w pierwszej księdze Samuela, 15 rozdział, 11 werset. To, że tacy bojownicy modlitwy odbierają przy tym osobiste błogosławieństwo, jest wyraźnie widoczne na przykładzie Joba.
Otrzymał on zadanie, aby wstawić się w modlitwie za swoimi przyjaciółmi, ponieważ dopuścili się wyrażania o Bogu rzeczy, które były nieprawdą. Bóg cudownie przyznał się do tego wstawiennictwa, ponieważ ostatecznie, czytamy, Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Tak jest w Słowie Bożym, Księdze Hioba, 42 rozdział, werset 10. I te słowa szatan wyprosił sobie, ja zaś prosiłem za tobą, znajdujące się w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 31 i 32 werset, wskazujące na to, że są według Słowa Bożego poszukiwani bojownicy modlitwy, to te słowa pouczają nas również, że w jakże wielkim upadku znajduje się lud Boży dzisiaj. Jaką postawę powinniśmy zająć wobec takiego stanu rzeczy? Bóg chce tego, abyśmy stanęli przed Bogiem, przed Nim, w wyłomie lub pośredniczyli dla dobra ludu w usposobieniu Daniela, wyznając grzechy i stawiając się za ludem. To możemy zobaczyć między innymi w księdze Daniela, werset, rozdział 9. Rozdział 9 w całym rozdziale. Mojżesz niejednokrotnie czynił to z wielkim oddaniem, przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego, tak, aby ich nie wytracił. Tak poucza nas przecież Psalm 106, werset 23. Ale także padłem na ziemię przed Panem, jak poprzednio przez 40 nocy i 40 dni, nie jedząc chleba i nie pijąc wody z powodu wszystkich grzechów waszych, któreście popełnili, czyniąc zło na jego oczach i pobudzając go do gniewu. Bałem się bowiem gniewu i zapalczywości, jakimi zapłonął Pan na was, chcąc was wytępić. Ale i tym razem Pan mnie wysłuchał, jak poucza nas Piąta Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, od 18 do 19 wersetu. Później Bóg musiał oznajmić, i szukałem wśród nich męża, który by naprawił mur i stanął w wyłomie przede mną w obronie ziemi, abym jej nie zniszczył, ale nie znalazłem żadnego. I tak przecież tam mówi Ezechiela, 20 rozdział, werset 30. Izajasz pisze podobnie, widział, że nie ma żadnego człowieka i zdziwił się, że nie ma nikogo, kto by się wstawił. I to mamy zapisane zdziwienie w Izajasza 59:16. Czy słowa te przemawiają jeszcze do ciebie? Czy może już poddałeś się rezygnacji? Jakże ważna jest służba wstawiennictwa. Bojownicy modlitwy, stając pewnego dnia przed sądowym trybunałem Chrystusa, otrzymają wielką nagrodę. Być może po części wielokrotnie większą niż ci, którzy wykonywali znane publicznie posługi. Wielu słusznie wypowiada się z żalem nad załamywaniem się chrześcijaństwa. Gdzie są ci, którzy nie tylko się smucą, ale obok tego z oddaniem wykonują posługę wstawiennictwa? Bóg do dziś poszukuje takich, którzy korzą się przed Nim w odpowiedzi na stan ludu Bożego i w swoich żarliwych modlitwach stają w wyłomie. Tutaj od razu się rodzi pytanie, co z tobą?
Czy wierzysz, że służba wstawiennicza jest niezwykle cenna w oczach Boga i że On bardzo konkretnie daje na nią odpowiedź? Twoje osobiste życie modlitewne jest odpowiedzią na to pytanie. Gdyby było więcej wstawiennictwa, z pewnością Bóg darowałby więcej błogosławionego ożywienia. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 17 werset.